Uwaga! Go! Dzień dobry, witam was serdecznie. Jak co tydzień znowu? Jak co tydzień, regularnie. Kiedyś będzie taka sytuacja, że będziemy właśnie takie rzeczy, takie luźne rozkminy a la Q&A nagrywać co tydzień. Dobra, bo spoko. To jest, to, słuchajcie, to jest tak, wy to oglądacie, my mówimy, lubimy gadać, jest w ogóle mega spoko, w ogóle wszyscy szczęśliwi i jakby, no nie oszukujmy się, postprodukcja i produkcja tego nie jest specjalnie jakaś wymagająca. Nie. Po prostu siadamy, czytamy pytania. Po prostu na nie odpowiadamy. I odpowiadamy na nie, mając swoją bogatą wiedzę terapeutyczną i taką międzyludzką. Tak, w ogóle jesteśmy w Gdańsku, po terapii nerwomięśniowej, moduł numer 2. Było... Daję temu ku soju. Dam mu... Ja tak w ogóle lubię zaniżać takie rzeczy. Dam mu na przykład, jak na 6 dni, który trwał, daję mu 8,5 na 10. Ja daję 9,1. Kiedyś dam mu 9 jeszcze, ale to poczekamy chwilę. Naprawdę było spoko. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żebyśmy wam na pytanie odpowiedzieli w następnym materiale, to musicie stawić je w tym, pod tym filmem, w komentarzu, więc tak się umówmy. A tam jest w ogóle Marta, która szeleści jak coś, bo ona tu sprząta tej sali. Marta, jesteś tam? Nie widać cię, ale jakbyś pochodził, możesz tam pomachać w ogóle. Dobra, to nie. Dobra. Raz ty, raz ja, dobra? No tak, zapomniałem, że ja też mogę czytać. Co myślicie o PIR? Na studiach dużo się o tym mówi i ciekawi mnie, czy korzystacie z tej metody przy pracy z pacjentem. Jordan pisze, może ja na nią powiem. I teraz tak, stricte, w sumie nie, ale korzystamy, ogólnie korzystamy trochę z tego jakby takiego worka całego, co techniki energizacji mięśniowej, czy tam energii mięśniowej, więc trochę korzystamy, no nie? Tak. Korzystasz? Nie, po prostu tobie się inaczej... Pytania startują niż mi. No dobra, no po prostu ty tam na... O, tutaj. A, dobra. Tak, czyli ogólnie tak, trochę korzystamy, ale nie aż tak dużo. Ogólnie my nie mamy takiej metody, z której korzystamy jakby bardzo dużo. Jakby mamy różne metody, z których korzystamy po trochu i daje to bardzo fajny zestaw umiejętności. Więc tak to wygląda. Ale ogólnie myślę, że jest to fajne narzędzie na początek, świetnie sobie sprawdza, oby tego nie robić wszystkim, bo kluczowa jest diagnostyka. Dobra. Macieja, pytanie odpowiesz? Tak, jak przygotować się do pierwszych praktyk klinicznych? Jak one w ogóle wyglądają? Pyta Weronika, to nie mu Maciej, nieważne. Dobra, to jest Weroniki. To Weronika. No tak. No, a pytam się, czy Maciej odpowiesz pytanie. Nieważne, dobra, to jedziesz. Pytanie... Dobra. Ojejku, dobra. Wiesz co? W sumie to praktyki wyglądają bardzo różnie, bo to zależy od miejsca, w których te praktyki robisz. Zakładam, że jeśli chodzi o przychodnie, no to akurat wyglądają dosyć podobnie. No musisz się przygotować po prostu tak, żeby sobie wziąć ubranka takie jak do pracy w przychodni. A no i resztę pewnie po prostu pokaże ci koordynator tych praktyk. Więc przygotuj się na miło spędzony czas na obsługiwaniu różnych sprzętów i oglądaniu, jak pacjenci sobie ćwiczą. Słuchajcie, i tak moja... dalej. Ale to nie, raczej nie wymaga jakiegoś szczególnego przygotowania do tych praktyk. Mentalnie trzeba się przygotować. Tak, rada na przyszłość od Patryka, który po prostu unikał praktyk. Jak to w ogóle wygląda? Otóż znajdźcie sobie na uczelni kogoś kumatego wykładowcę, który prowadzi jakiś, powiedzmy, oddział i trzymajcie się go cały czas. Kiedy się da, bądźcie u niego. I ja na przykład pamiętam, że bardzo dużo trzymałem się jednego wykładowcy i ja w ogóle spędziłem, jakby to wszystko podsumować, to pewnie ponad rok u niego. No i on mi chciał czegoś nauczyć i było spoko. Więc tak to wygląda. Nie byłem na wielu oddziałach przez to jest minus, no ale ogólnie nauczyłem się jakby takiego logicznego myślenia też. To jest tak. To jest bardziej sensowne. Tak. I starajcie się unikać fizykoterapii, jak tylko się da. Zgadzam się. Bo to jest do nauczenia się w chwilę, a robienie tego przez dłuższy czas i większe doświadczenie w tym nie sprawia, że robicie to lepiej. Dokładnie. Po prostu. Dobra, czyli Maciej pyta, zniesiona lordoza lędźwiowa, jak można sobie z nią radzić, od czego zacząć? Nie wiem, czy trzeba sobie z nią radzić. Jak ogólnie jesteście osobami lat 20+, to niespecjalnie dobrym pomysłem jest jakieś korygowanie siebie nadmierne, więc kluczowe byłoby to, że po prostu mięśnie całej miednicy, tak naprawdę tułowia, normalnie pracować, że ona miała prawidłową odpowiedź, to tak naprawdę nie ma sensu nic z tym robić. Ogólnie. Jeżeli na przykład będzie tak, że ma to zniesioną lordozę, bo masz na przykład
nadmierne napięcie mięśni brzucha, albo słabe poślady, albo słabą grupę kłuszczowo-ogoniową, no to wiadomo, że praca nad nimi spowoduje, że być może zmieni się trochę ustawienie kręgosłupa, jest taka szansa. Natomiast jeżeli to wszystko działa dobrze, to nie ma co tego korygować, jest to w ogóle bez sensu, tylko się można popsuć. Więc ja bym tego specjalnie jakoś nie robił. Ogólnie warto dbać o ruchomość kręgosłupa lędźwiowego, całego kręgosłupa tak naprawdę, ruchomość bioderek. I jeżeli masz fajny zakres ruchu, prawidłową odpowiedź mięśniową, wszystko działa, to w ogóle zostawiamy temat, nie ma tematu, nic z tym się nie robi. Dokładnie tak, w 100%. Okej. I jeszcze było takie pytanie. O, Maciek, będziesz jechał. Skąd polecacie nabywać wiedzę z zakresu szeroko pojętej diagnostyki? Elegancko. Z książek. Wymień jakieś. Na przykład diagnostyka kliniczna dla fizjoterapeutów. Różnicowa chodzi. Tak, diagnostyka różnicowa dla fizjoterapeutów. To jest taki sztosik numer jeden. Bo jednocześnie miałem na myśli diagnozę kliniczną McLeoda. Jest taka bardziej kliniczna, wręcz szpitalna, więc tam można takie niektóre smaczki sobie stamtąd wyciągnąć, ale raczej nie spodziewajcie się, że tam będzie bardzo dużo takich przypadków, takich pacjentów w gabinecie, aczkolwiek po prostu fajnie takie rzeczy wiedzieć i być z tym mniej więcej zapoznanym. Fajna jest na przykład książka diagnostyka różnicowa brzucha. Właśnie nie pamiętam do końca. Jamy brzusznej. Jamy to jest taka cieniutka broszurka. Ona jest fajna, bo jest bardzo konkret i na temat i krótko. Ale tak. Mi się podoba. Nasze filmy, strasznie dużo tego jest. Mówiłem na razie tylko o książkę. A, tylko książka, dobra. Tak. Chcesz jakąś książkę powiedzieć? Nie. Chyba nie ma. Właśnie skończyłem. Są właśnie, są filmy. Są na przykład nasze filmy. Gdzie jest cała seria filmów z diagnostyką. No ale nawet z pacjentami, jak mamy teraz te filmy, albo już tam wcześniej był z Bartkiem, z kolanem, tam się... W każdym też filmie się przeplata duża ilość diagnostyki. No nie? Tak. No. Co jeszcze? Physiotutors. Tak. Jest spoko. No, takie... To jest kanał na YouTubie. Tak. Takie ortopedyczne zazwyczaj podejście, ale mam też parę takich fajnych. A może chcesz powiedzieć, jakie książki unikać? Jakie książek unikać? Z diagnostyki. Głównie te, które są skierowane na jakąś metodę terapeutyczną. Bez nas, ale tak po prostu. Terapia manualna jakaś tam. I wtedy tam jest jakaś diagnostyka. No, czasami są takie... Ubogie trochę. Ubogie. No i kurs ogólnie. Tylko, że tak, jeśli chodzi o diagnostykę funkcjonalną stricte, to kursu nie ma żadnego. Że nas się nazywa diagnostyka i dzieci się uczycie diagnostyki. Są kursy diagnostyki różnicowej i jest spoko. Warto byłoby ewentualnie, jeżeli nie chce wam się z książek tego przyswajać, a chcecie pogadać z praktykiem, który diagnozuje dobrze, to może byłoby się warto interesować diagnostyką różnicową na szkoleniach. No i ogólnie na każdym kursie powinna być jakaś diagnostyka. Najczęściej tak jest. Czy kurs terapii manualnej, czy to szkolenia u nas w masażu? Nawet, słuchajcie, nawet na masażu tkanek łokich my mamy sporo diagnostyki. Dużo diagnostyki funkcjonalnej jest. Mhm. Jest zakres ruchu tutaj, nawet trochę mięśniowych testów. No i z tego sporo. A teraz mamy jeszcze więcej diagnostyki. Mamy samą diagnostykę. To jest prawie samą diagnostykę na terapii nerwowo-mięśniowej. No, tam jest... Myślę, że jakby to podsumować, to prawdopodobnie 3,5-4 dni na 6 to jest diagnostyka. Tak. No. Funkcjonalna. Bardzo dokładna i precyzyjna. Tak, z badaniem ruchu, z analizą posturalną, z taką, myślę, że ciekawą analizą ruchu teoretycznie, czyli jakby w chodzie sobie tam obserwujemy się z testami reaktywności, z, no jest dużo tego, dużo ogólnie, z różnymi testami funkcjonalnymi. Z narządami wewnętrznymi. Trochę narządów wewnętrznych, no jest sporo tego. No. Dobra. Lecimy dalej. O, uwaga. 5 kursów must have dla początkującego terapeuty po studiach chcącego pracować manualnie czy rękami. No. Czyli tak, dla początkującego. Kurde, to jest trudne pytanie. Ja odeślę w ogóle was do... tego filmu o trzech tych, tak? Trzech kursach. To były takie 3 kursy, które mi dały sporo. Tylko tak, to jest dla początkującego. To też nie do końca. Ten kurs nie to dla początkującego. To były kursy dla mnie. Tak, ja już mam 8 lat pracuję z pacjentami. To chyba nie jest specjalnie początkujący. Okej. No tutaj może będę mało obiektywny, ale wydaje mi się, że no w ogóle masaż tkanek głębokich jest takim
fajnym podejściem manualnym, bo jest już troszeczkę na bazie niektórych rzeczy, które pewnie znasz, więc się jest łatwo z nimi w miarę oswoić. I naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy można działać. No ale ogólnie na przykład, bo tak, my na przykład zaczęliśmy, w ogóle u nas na przykład w firmie zaczęliśmy sobie od masażu zadań mokich, w ogóle taką jakby naukę my sami siebie, ale też potem przerzuciliśmy to na naukę tam innych osób i tak dalej. I w sumie teoretycznie, jak ktoś do nas trafi na kurs masażu zadań mokich, to on już w naszej firmie zostaje, tak? Bo u nas teoretycznie jakby te kursy, jakie oferujemy innym osobom, to są takie właśnie kursy, że tam jesteś w pierwszych 5 latach swojej pracy, tak? Od 1 do 5 albo nawet studenta i tam wiesz, że zaczyna sobie masaż kręgu moki, później ludzie idą na dysbalans kręgu supakiem lachmorskiego, jak to, to robią narzędziówkę u Marcina, albo na przykład taping kusyny, który też na początek jest dobry, potem trafia na terapię nerwową mięśniową i już naprawdę jest spoko, już ogarniają nieźle, tak? Kiedyś trafiają na to punkty spustowe, teraz nasze punkty spustowe ewoluowały w terapię nerwową mięśniową, więc właśnie dużo zostało z tego i trochę dorzuciliśmy, więc... Nie, spoko było. Nie, to jest... Marta, co kleisz? Bobasy. Marta bobasy klei. To brzmi dziwnie trochę, ale... Był kurs... Jak się nazywa ten kurs z dziećmi? No dobra, nieważne. Tak, tak, tak. O, neurorozwojowa. Neurorozwojowa rehabilitacja i diagnostyka dzieci. Dobra. Dobra. Tam jeszcze było pytanie, jak wygląda u was rehabilitacja kardiologiczna? W sumie to nie wygląda. W ogóle. W ogóle nie taka wygląda. Po zawale serca, czy takową prowadzicie? Nie, po prostu nie mamy takich więc. Pacjentów w ogóle, no nie? My też wiemy, co powinniśmy robić, a czego nie. Tak. To jest coś, czego nie powinniśmy robić. Nie robimy nie tego. Nie robimy. O filmiku, o zarobkach, czy kursy rujnują dochody z działalności? Czy nie cały 10k z gabinetu? A, bo ja mówiłem, że zarabiam 10k koła z gabinetu. Nie wiem, wiesz co, ja dam taki po prostu przykład, ja nie liczyłem, bo to pewnie było 10, a mi było kilkanaście i tak dalej, więc... Znaczy, rujnować nie rujnuje, to się po prostu zawsze traktuje jako pewnego rodzaju inwestycje, nie? No. Po prostu. Bo wiesz, to jest też... No, teraz płacisz, ale za jakiś czas po prostu przynosi ci to więcej dochodu, więc... Nie. Jeśli byłoby tak, że ktoś płaci za kursy, a później doprowadza to do sytuacji, że rujnuje jego dochody, to coś jest nie tak. Dobra, bo ogólnie tak. Kursów robi się tyle, na ile was stać. Ogólnie, no nie? Ja bym no tak. Nie zapożyczył się, by pójść na kurs. Bez sensu, no nie? Jakby... Co by to nie było. Tak, no ale więcej zarabiam i najczęściej na droższe kursy, bo ogólnie jest tak, że te droższe kursy to dla bardziej doświadczonych osób i tak dalej, więc tak to wygląda. Więc ogólnie nie rujnują. I tego nie trzeba robić specjalnie dużo, to też się trzeba umówić, tak? Czyli musisz, jak wiesz mniej więcej, czym się interesujesz, to tych kursów można zrobić kilka. Mhm. I jest super, tak? I brniesz, to jest mega dużo książek, filmów, w ogóle różnych kanałów, które po prostu mogą cię rozwinąć. W ogóle, wiecie, nie wiem czy wiecie, ale można mieć też znajomych fizjoterapeutów, którzy coś powiedzą. Dokładnie tak. Dokładnie tak, więc czasami po prostu ktoś będzie na jakimś szkoleniu i powie ci jakieś fajne rzeczy z niego i ty możesz sobie wdrożyć od razu do swojego szkolenia, nawet do swojej praktyki terapeutycznej, więc ogólnie nie jest tak, że... Bo niektórzy mówią, że Boże, jak nie wydasz 50 000, to będziesz nikim. Bzdura. Znaczy ja wydam dużo, no nie? Ale to dlatego, że błądziłem trochę na początku. Ogólnie. Trochę tak. To nie wydałem więcej, bo nie wydałem ze 100 koła na kursy. Dlatego w sumie fajnie, że ludzie pytają o to, jakie kursy robić. No, dokładnie. To też można paru pomyłek uniknąć. No dużo za kursy w ogóle wszystkie dam, ale ogólnie jakbym teraz miał zastanowić się, to chyba bym poszedł dalej na nie wszystkie. No bo w sumie nie tak, że to było tak, że to był kurs wyrzucony w błoty pieniądze, tylko że ja ewoluowałem i stwierdziłem, że ja na przykład nie chcę już tak pracować, ale jakbym nie pracował w ten sposób, bym nie wiedział. I nigdy byś może nie stwierdził, że... No, że cieszy mnie tu, gdzie jestem, to stwierdzam, że wszystkie kursy były potrzebne, więc nie rujnują tak naprawdę, więc nie stresujcie się. Ale to prawda, że bez kursów to ciężko byłoby coś ogarnąć. Wyobraź sobie, będąc terapeutą, tylko po szkole? W ogóle. No, u mnie na kanale było tak, czy to prawda, że fizjoterapeuta bez kursów jest nikim? Znaczy nie to, że jest nikim, no nie? Jest pewnie spoko osobą, ale jest ogólnie prawdopodobnie średnim terapeutą, bo no na studiach, jak wiecie, nie ma specjalnie dużo praktycznej wiedzy. Takiej, że po prostu idziesz, masz dostać pacjenta, wiesz co zrobić. A to o to chodzi, tak? Chodzi o to, że dostajesz pacjenta, czasami łatwego, czasami trudnego i ty wiesz, co masz robić. Jesteś w stanie znaleźć punkt zaczepienia. Jeszcze jest pytanie, jak wygląda MTG? To zawsze z osobami, które pyta, jak wygląda MTG lub inne techniki osób z rozruszkiem serca?
znaczy z różnikiem, mówiąc o klatce piersiowej. I jak wygląda MTG u pacjentów z kręgosmykiem? W sumie tak samo, no nie? Czyli dobrze. Tak jest. Można pracować. I właśnie dysfunkcyjne miejsce, a można pracować, nie ma problemu. Kręgosmyk jest takim... problemem terapeuty. Terapeuty. Tam wiecie, jak, bo ogólnie jest tak, że w większości technik pracuje się bezbólowo i tak dalej, dopasowując siły do pacjenta, więc no jak się pracuje z głową, to nie ma szansy chyba zrobić komuś krzywdy, tak? Umówmy się. Jako właściciel kręgosmyku mogę powiedzieć, że to jest bardzo trudne, żeby coś sobie dalej z nim zrobić. No, jest on jest ustabilizowany i... jest okej. Okay. Ludzie teraz myślą, czy my sobie jaja robimy, no nie? Nie, nie, jestem nie. Serio. Ogólnie my na terenie odpowiemy serio, żeby nie było. Po prostu czasami nas trochę bawią różne rzeczy i tak to wygląda. Z czego Maciej ma doktorat? Słyszałem, że zioł leśnictwa. Tak. Dokładnie, dokładnie tak jest, ma zioł leśnictwa. Czy istnieje coś takich napięciowe wady wzroku? I tam dalej Dafpi pyta, czy można wykorzystać jakąś terapię. Czy fizjoterapeuta ma w ogóle szansę powodzenia w okulistyce? No pewnie. Kurde, czat jest na maksu rzeczy zrobienia. Czy jest jakieś szkolenie na to? Nie. Ogólnie. To jest zabawne, ale znaczy, ogólnie... Nie, bo tutaj ktoś wspomniał o terapii szkowo-krzyżowej. Jest spoko. Trochę tak, tak, no. Tak. Tam jest trochę takich... Znaczy w ogóle przynajmniej na szkoleniach, na których ja byłem, był poruszany temat. I tak jak najbardziej. No. A czy gdzieś to, indziej się z tym tak, spotkałeś? My wczoraj na terapii nowomyślnej. Tak, my robiliśmy wczoraj na terapii ale nawet ogólnie plan jest taki, że nie mieliśmy, w ogóle nie mieliśmy tylko w planie. Tak no wyszło nie. Po prostu. Zrobić no trochę jakby wadę wzroku. Aczkolwiek chyba warto byłoby tak ten temat pociągnąć, no. Bo on jest w sumie tak, chyba dużo ciebie to. A i tak u pacjentów badamy konwergencję i dywergencję. O czym zresztą kiedyś pisałem na blogu. Tak. Jest cały artykuł o tym, jak to badać i jak to w dodatku leczyć. Bo przynajmniej w jeden sposób. Jest dużo sposobów, no nie? Tak. Nie wiem, czy wiecie, ale my też mamy bloga. Maciek najczęściej pisze na bloga, więc on robi najwięcej wpisów, więc po prostu wbijajcie na projektmasaż.pl i tam są też fajne wpisy do czytania. No. Mam problem z rękami. Problem polega na tym, że czasami nie mogę mocniej swojego pisu. To jest dość duży problem. Duży. To jest duży problem. Tam jeszcze dajesz przypadki jakieś, to już nie będę tego czytał. Trzeba się ogarnąć, trzeba iść do terapeuty. To jest ogólnie duży problem, jak tego zaniedbasz, to może być naprawdę bardzo kiepsko. Wylądujesz na w ogóle bloku operacyjnym i będziesz miała leczoną cieść nadgarstką, to się okaże, że to nie jest w ogóle to. I zmarnujesz sobie tam miesiące życia, bez sensu w ogóle, więc po prostu idź do tego terapeuty, niech zacznie coś z tym robić, bo to wcale nie jest śmieszne, pani Dario 19. Tak. Możesz, dwa ostatnie pytania, jedziesz Maciej. Marta pyta się, jestem na pierwszym roku studium masażu i chciałbym wzbogacić swoją wiedzę o elementy fizjoterapii, a na studia trochę za późno, bo równocześnie kończę też magisterkę niezwiązaną z tym tematem marketing. Nie chcę się już pakować w kolejne studia. Czy macie pomysł, jak też mogłabym zdobyć wystarczającą wiedzę z fizjo? Książki albo jakieś panele internetowe. Myślałem też, żeby chodzić na wykłady z fizjo jako wolny słuchacz, ale nie wiem, czy to byłoby efektywne. Wiesz co? Jeśli po prostu nie chcesz iść na kolejne studia, to może po prostu nie musisz być fizjo. Skoro kończysz technika masażu, to też jest spoko, to raz. A po drugie, jest dosyć dużo różnych podejść do pracy z ciałem, które nie są stricte fizjoterapeutyczne. Nawet mieliśmy dzisiaj taką rozkminę, że my w sumie mało rzeczy robimy takich, nazwijmy to fizjoterapeutycznych w naszej pracy. Hmm. Więc tak naprawdę, żeby pracować w taki sposób, jak my teraz pracujemy w gabinecie, w ogóle nie musielibyśmy być fizjoterapeutami. Ale to nie jest takie proste, bo to jakby to wam znaczy, wszystko drugie dno. Ma to kilka minusów, ale jeśli nie chcesz, to po pierwsze, nie nazywasz się fizjoterapeutą. Oficjalnie nie leczysz. Oficjalnie nie... Znaczy poprawiasz zdrowie, no, i tak, no ale wiesz, na przykład rolferze i tak dalej. Po prostu no, rejestrujesz się pewnie i działasz w jakimś zawodzie paramedycznym. Mhm. Albo po prostu skupiasz się na masażu i robisz fajny masaż i już. Ale i można nic. Na przykład wszystkie masaże, treny moki, rozdzielamy się powięziowe, punkty spustowe, niektóre podejścia do terapii manualnych, tak? No tak. Na miękko w ogóle, jakoś inna prosura, u nas terapia nerwomięśniowa. Dużo jest techników, którzy zajmują się stricte taką pracą, wiecie, pod kątem poprawy zdrowia, a nie pod kątem relaksacji. Generalnie tak. To ona myśli, że nie musisz być fizjoterapeutą, żeby pracować po prostu z ludzkim ciałem. No. A też, no czy chodzenie na fizjo jako wolny słuchacz, czy byłoby efektywne? Wiesz co, no pewnie
paru fajnych rzeczy mogłabyś się dowiedzieć, idąc na przykład na jakieś wykłady z anatomii, z fizjologii, na niektóre kliniczne tematy. Pewnie miałoby to sens, więc jeśli masz możliwość i wiesz, że jakiś wykładowca na przykład robi naprawdę bardzo fajne wykłady, czemu nie? No. Bardzo dobrze odpowiedziałeś, Maciek, jestem się dumny po prostu. Naprawdę było spoko. No i jeszcze masz ostatnie pytanie od Agnieszki. Jak można pomóc sobie z klasyczną migreną? Ból zwykle pojawia się w nocy, koło 3-4 godziny wybudza pacjentkę. Obecnie pacjentka musi przyjąć mocne leki, aby ponownie zasnąć. Wiem, że zdrowo się odżywia, ma dużą wiedzę na tematy żywienia. Głowa boli ją każdej nocy od lat. 65-letnia pani, może coś podpowiecie, bo temat nierzadki. No faktycznie, jeśli chodzi o migreny, to jest trudny w sumie temat, bo jest wielopłaszczyznowy. Może być związany faktycznie z żywieniem, może być związany z hormonami, może być związany właściwie z wieloma różnymi obecnymi chorobami, więc... Znaczy tak, pierwsza sprawa, muszę dopytać się, od kiedy pani ma te migreny? Tak. A dwa, co się wydarzyło wcześniej? I na przykład przykład, mojej znajomej też, którą aktualnie naprawiam, jest super dobrze. Pozdrowienia dla syny w ogóle, jak to wygląda, pewnie nie, ale od razu pozdrowienia. I ona na przykład miała bóle napięciowe kiedyś i później one się przerodziły, ewoluowały w migreny po wypadku samochodowym. Może i się okazało, że po prostu niesamowicie wielkie napięcie w obszarze w ogóle głowy właśnie dawało takie bóle migrenowe z światłowstrętem, w ogóle z wymiotami, ze wszystkimi objawami migrenowymi. A więc musisz dopytać się, to mogły być urazy na głowę, na kość krzyżową, tak, na tyłek. Tak. Inne różne problemy, bo może być tak, że, a to mogą być niestety dalej problemy trzewne, może być wszystko, bo migreny raczej są problemy pokarmowe, w sumie możemy tak zaryzykować. Część migren. No dosyć dużo terapeutów zwraca na przykład uwagę na to, że pomaga praca w obrębie gdzieś tam stawów krzyżowo-biodrowych, nie? Więc znowu te, podejrzewam, że upadki albo po prostu urazy okolice miednicy też mogą mieć na to wpływ. No. Trzeba się dopytać, bo też to było. A każdej nocy? Bo byli o każdej nocy. No to też jest dziwne, no nie? I że 3-4 w nocy. Brzmi trochę jak trzewny problem. Trochę, no nie? Trochę tak. Brzmi trochę jak problem wątrobowy. Trochę tak. No, więc badania pod kątem wątroby może by zrobić. I ważne pytanie. Ważna rzecz. To, że się zdrowo odżywia. Co to znaczy? To jest bardzo subiektywne określenie. Po prostu. Mój kolega też tak mówi, że się zdrowo odżywia, a potem się pytam, dawaj trzy warzywa, cztery warzywa, które jesz. On, pomidory. No. I koniec, czasami ogórki, no nie? I potem się okazało, że w ogóle nie jadł zdrowo, kompletnie, no nie? W ogóle pełno słodyczy, tylko że tak, tam raz loda dziennie. A poza tym migreny. Z takich najczęstszych rzeczy, które pokarmowo indukują migrenę, są w sumie zdrowe rzeczy. Tak. Typu wino. Właśnie. Wino jest zdrowe. Wino jest byliśmy zdrowe. Na. Znaczy, no, ale nie jest na tyle zdrowe, żeby też zalecać picie wina. Mm. Ale z drugiej strony, no nie wiem. Gorzka czekolada, jest super. Kurde, czytam książkę o mózgu w ogóle pod kątem winogrona, właśnie. Nie? Jak nakręcić swój mózg i w ogóle wyciągnąłem z tej książki taki morał. Jest dużo czekolady. Spoko, mi to pomaga. No, a mi tak średnio, wiesz? Znaczy, mi. A, nie wiem, nie szkodzi mi. No, no więc to tak jest różnie, ale ten ból w nocy, to dwie rzeczy, tak? Trzewne problemy, to bym raz. Mhm. Dwa, pozycja leżenia, to jest dwa. Trzy, problemy krążeniowe, czyli niskie ciśnienie. Mhm. I tego się trzeba punkt zaczepienia zrobić, tak? Mhm. Gdzie problemy krążeniowe? Dlaczego ten... No, gdzie krew nie dopływa albo gdzie krew nie odpływa? Czy to jest zawsze na każdej pozycji, jaką ona po prostu przyjmuje? Mhm. Może każdy leży po prostu na brzuchu, uciska coś tam i tak to jest? Albo właśnie wątroba. Tak jest. Tak to widzę. I tym optymistycznym akcentem. Będziemy kończyć, dlatego że po prostu będziemy kończyć. Odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania chyba. Wszystkie. Czekamy na wasze pytania tutaj, więc wrzucajcie je na dole i będziemy się żegnać i widzimy się w kolejnym Q&A i kolejnych będzie więcej filmów diagnostycznych. Tak będzie? Tak. Będą dużo lepszej jakości filmy na Projekt Masaż. Jeszcze lepsze, tak? Wtedy mówią, jeszcze lepsze? Impossible. A mówimy, tak, to jest możliwe. Więc dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale. Komcie tutaj pod spodem stawiajcie.